Cześć, ja jestem Sarge i zapraszam was do oglądania pierwszego odcinka z gry Crash Team Rumble, która miała swoją premierę całkiem niedawno, bo 20 czerwca 2023 roku. Ja trochę z takim małym opóźnieniem zabieram się za ten tytuł i co ciekawe, nie mamy tutaj wcale do czynienia z kolejną platformówką z Crashem w roli głównej. Tym razem twórcy ze studia Toys for Bob zdecydowali się na inne podejście i dostarczyli nam typowo sieciową produkcję, co pewnie nie każdemu się spodoba. Mi również, bo szczerze mówiąc wolałbym, żeby powstała nowa platformówka dla jednego gracza, ale mimo wszystko postanowiłem, że dam tej grze szansę. Mimo też, że sam nie jestem jakimś szczególnym fanem grania online, dość powiedzieć, że w ostatnich latach jedyną grą, która przyciągnęła mnie do trybów sieciowych na dłużej, była produkcja o nazwie Crash Team Racing Nitro Fueled. Więc tutaj Crash Team Rumble ma pod tym względem u mnie pewną przewagę, że coś jest w tej marce, jakby nie patrzeć, jestem jej ogromnym fanem, że nawet przyciąga mnie ona do tego, by spróbować swych sił właśnie w potyczkach sieciowych, by poświęcić na nie trochę więcej czasu. Akurat jeśli chodzi o odświeżone Crash Team Racing, no to spędziłem z tamtą grą naprawdę dużo, dużo godzin i większość oczywiście to były rozgrywki sieciowe. Więc nawet jeśli Crash Team Rumble nie będzie oferowało tak wysokiego poziomu, chociaż to dopiero ocenimy, no to mimo wszystko chciałbym zobaczyć, z czym to się je. No bo tutaj mamy do czynienia z produkcją taką trochę bardziej imprezową, to znaczy nie mamy tutaj żadnych wyścigów, żadnej właśnie typowej platformówki, tylko taka arenówka, gdzie naprzeciw siebie stają dwie czteroosobowe drużyny, które walczą o punkty w ten czy inny sposób. Nie będę tutaj zbyt wiele tłumaczył, bo na pewno wszystko zostanie nam dokładnie wyjaśnione w trakcie rozgrywki, a więc będziemy powolutku przechodzić sobie do następnych możliwości tej produkcji. No bo oczywiście mniej więcej wiem, z czym to się je, ale zależało mi na tym, żeby wraz z wami rozegrać sobie nawet i samouczek, żeby poznać tę grę tutaj na nagraniu, aby pierwsze uruchomienie było od razu pierwszym odcinkiem z Crash Team Rumble. No i z tego co widać, na początek gra proponuje nam samouczek i myślę, że to jest dobry pomysł, żeby od niego zacząć, a dopiero później, jak już dowiemy się, jak ta rozgrywka dokładnie wygląda, no to będziemy mogli spróbować swoich sił w rozgrywkach sieciowych, więc proszę bardzo, przenieśmy się do samouczka. Gra wyszła po polsku. Witaj w Crash Team Rumble. To dyscyplina sportowa polegająca na rywalizacji dwóch drużyn, tak jak mówiłem wcześniej. Bierzmy się do roboty. No i mamy sterowanie. Lewą gałką analogową biegamy, prawą oczywiście obracamy kamerą. Jest skok pod X-em, wciskając dwa razy mamy podwójny skok. Tak jak w platformówkach z Crashem. Świetnie. Teraz wypróbuj swoje ataki. Pod kwadratem obrót, pod R2 ślizg. Wolałbym pod R1, szczerze mówiąc. I pod kółkiem grzmotnięcie. A, tutaj mamy troszkę inaczej niż w platformówkach, gdzie trzeba było zrobić X i kółko. Tak też można, ale tutaj samym kółkiem możemy od razu w ten sposób uderzyć. Teraz mamy zebrać owoce Wumpa. Rewelacja. Zebrane przez ciebie Wumpy oraz zdrowie wyświetlają się pod Crashem. W skrzynkach znajdują się Wumpy. W skrzyniach oznaczonych symbolem 3 razy. Wump jest 3 razy więcej. Rozbij te skrzynki. No tutaj. Faktycznie, tak to wygląda. Ale rozumiem, że rozbijemy wszystkie skrzynki. Tutaj 3 razy więcej, a tu... Proszę bardzo, po 3. Właściwie nie, po 5, dobra. Rozbijamy wszystko. Już prawie. Ale widzę, że kamera tutaj bardzo gwałtownie reaguje. Szybko się obraca. No można to na pewno jeszcze w opcjach zmienić. Udało ci się zebrać sporo Wump. Crash może ich zebrać maksymalnie 130. Wymień na punkty tyle Wump, aby twoja drużyna wygrała.
Aby zdobyć punkty, idź do banku Łump niebieskiej drużyny. No właśnie, tutaj są takie nasze bazy. Wynik Łump twojej drużyny się poprawił. Tu właśnie oddajemy owoce Łumpa. Wygrywa pierwsza drużyna, która zapełni swój pasek. My mamy pasek niebieski, drużyna przeciwna to pasek czerwony. Aby uniemożliwić wrogowi zdobycie punktów, strąć go z banku albo wybij go w powietrze. Porozmawiajmy o klejnotach. Skocz na klejnoty, aby zacząć je przechwytywać. Okej, tutaj. Skocz na wszystkie klejnoty. Wygląda na to, że przeciwnik skoczył na klejnot. Znokautuj przeciwnika. I widzicie, odbieramy mu pasek zdrowia wieloma atakami. Świetnie, tym razem klejnoty powinny zostać przechwycone. Czyli trwa to ileś sekund. Te klejnoty są teraz dezaktywowane i nie będą dostępne przez jakiś czas. Zwróć uwagę na wzmocnienie Łumpa swojej drużyny. Plus 40%. Gdy twoja drużyna jest wzmocniona, otrzymuje więcej punktów za wszystkie Łumpy. Rozbij więcej skrzynek i zwróć uwagę na wzmocnione Łumpy. No dobra, 40% więcej będziemy otrzymywać. Gdy dotrzesz do banku, zdobędziesz punkty za zebrane i wzmocnione Łumpy. No dobra, 45 plus 18. Łącznie 63. Używanie klejnotów do zapewniania drużynie wzmocnień jest kluczem do zwycięstwa w Crash Team Rumble. Porozmawiajmy o mocach. Ta moc pozwala wezwać plujkowca, który będzie dokuczał twoim wrogom. Twoja moc ładuje się w trakcie gry. Jeśli będziesz odgrywać swoją drużynową rolę, moc naładuje się szybciej. Crash jest punkciarzem, więc aby szybciej naładować jego moc, rozbijaj skrzynki i zdobywaj punkty za Łumpy. No dobra, zobaczmy, jak szybko się to będzie nabijać. Powolutku, ale stopniowo. Rzeczywiście ten obrazek w prawym dolnym rogu się napełnia. Gdzie są jeszcze skrzynki właściwie? A, jeszcze tutaj muszę podejść. No i proszę, teraz aktywuj swoją moc, przytrzymaj i puść. Rewelacja. Na każdej mapie znajdują się wyjątkowe stacje reliktów, które można aktywować za pomocą reliktów. Na tej mapie jest stacja reliktów piłki plażowej. Zbierz relikty, 5 sztuk i zdeponuj je w stacji reliktów. No dobra, fajnie, że mamy takie właśnie typowe nawiązania z platformówek z Crashem, gdzie relikty oczywiście też występowały w roli nagród za to, że kończyliśmy różne levele na czas. Okej. I właśnie jesteśmy w środku tej piłki plażowej. W ten sposób też możemy rozbijać skrzynki. Od razu to przypomina niektóre części Crasha. Zanim zapomnę, możesz oznaczać różne miejsca, aby komunikować się z członkami drużyny. Wciśnij R1, aby oznaczyć swoją lokalizację. Przytrzymaj, aby wycelować znacznikiem w ważne miejsca, a potem puść, aby upuścić znacznik. Aby oznaczyć swój bank, przytrzymaj przycisk, wyceluj, a następnie puść. Myślę, że już wszystko wiesz. A, jeszcze jedno. Gdy ktoś cię znokautuje, stracisz wszystkie Łumpy i relikty. Teraz możesz wziąć udział w prawdziwym meczu. Samouczek zaliczony. Okej, ale rozumiem, że to jest jeszcze mecz z botami raczej. Chyba tak. Nie łączyliśmy się jeszcze do tej pory. No, trzeba będzie się, kurczę, zorientować na bieżąco. Rozbijamy jak najwięcej tych skrzynek. A i właśnie, tutaj. Szybciej, szybciej, szybciej. To jest kluczowe. Żeby przejmować jednak te klejnoty. Dobra, dobra, dobra. Musimy pozbyć się przeciwnika. Ależ to może być niezły chaos tutaj, powiem wam, tak na dłuższą metę. Wow, ktoś jakąś ścianę rozstawił. Dobra, jeszcze chwilka. Odejdź mi stąd.
To jest moje, to jest moje! Jejku! Mogę za chwilę stracić życie. Najważniejsze, że mamy boosta. I to 80%. Dobra, zostawiamy tutaj. Zdeponowaliśmy sporo punktów dzięki temu. Ciśniemy dalej. Z tego co widzę, nie mam możliwości szybszego biegania, przynajmniej na tę chwilę. Dobra, dobra, dobra. Teraz są nieaktywne te klejnoty, jak rozumiem, ale mogę zbierać relikty i od razu je zdeponować. Mamy plażową piłkę. Spoko. Lecimy dalej, zbieramy tych punktów, ale to trzeba, kurde, na bieżąco obserwować wskaźniki punktowe, ile tego zebraliśmy i tak dalej. I tu mamy bazę wroga, można atakować tę bazę, żeby wrogowie nie zdobywali punktów. A mamy też plujkowca. Dobra, ustawiamy go tu, żeby pilnował bazy. Dwa plujkowce od razu. I ciśniemy dalej w takim razie. No i warto wiedzieć oczywiście, że w grze będzie kilka różnych postaci do wyboru. Na premierę jest 8 postaci z tego co wiem. I każda postać charakteryzuje się innymi umiejętnościami. Więc ja tutaj będę starał się testować różne postacie na pewno. No ale muszę się, kurde, pospieszyć. Szybciej, zdeponuj by wygrać. Jazda. Dobrze. Fajne jest też to, że w grze mamy utwory muzyczne z różnych części Crasha Bandicoota. Przed chwilą była muzyka z trójki. Pierwsze koty za płoty, kolejne trofeum. I proszę, w ten oto sposób wchodzimy do menu głównego. No i tutaj wypadałoby się trochę zapoznać z różnymi opcjami. Zacznijmy od profilu może. No bo tak, tutaj mamy banery. Oczywiście jest mnóstwo różnych elementów kosmetycznych, które mogą funkcjonować tutaj w tym trybie sieciowym. To jest baner domyślny. Tutaj mamy różne. Wiem też, że przy grze, którą kupiłem, miałem tak zwany cyfrowy protopakiet i tutaj coś tam zostało mi dodane. Tylko teraz nie jestem pewien co. Jest jakiś tam niepowtarzalny między innymi baner, ale który? To nie jestem teraz całkowicie pewien. Tu możemy sobie na przykład wybrać prehistoryczną jazdę. Są emblematy. To oczywiście wpływa na tą ikonkę, którą mam tam w prawym górnym rogu ekranu. Może weźmy na początek to. Przejrzymy sobie tak na szybko. Jest ramka emblematu. Muzyka najlepszego gracza. Aha, czyli w momencie, kiedy wygrywamy i jesteśmy ocenieni jako najlepszy gracz. Przed chwilką była to Marta. No to dana muzyczka się odpala. Tutaj mamy muzykę z Crasha 4. A tutaj jeszcze coś innego. Dobra, na razie zostawmy tą muzykę tytułową z Crash Bandicoot 4 It's About Time. Tak na marginesie, to właśnie Toys for Bob są to twórcy Crasha Bandicoot 4, między innymi. Tutaj też informacja, że wkrótce dostępny będzie nowy bohater Reaper Roo, czyli boss znany z różnych platformówek z Crashem w roli głównej, no bo gra będzie na bieżąco rozwijana. Jestem bardzo ciekaw, jak się przyjmie. Szczerze mówiąc, trochę się obawiam, że może to być pewnego rodzaju porażka. No bo czy gra utrzyma na dłuższą metę graczy? Zobaczymy. Ja chcę dać szansę tej produkcji i ją wypróbować. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać na dłuższą metę. Tutaj pierwsze zadanie Aku Aku. Zdobywaj nagrody podczas nauki zasad gry. I proszę, mamy różne rzeczy. Na przykład rozegraj mecz jako punkciarz i wtedy dostaniemy, rozumiem, kolejny awatar. Rozegraj mecz jako bloker, jako wzmacniacz. To są właśnie różne typy bohaterów, różne role do spełnienia w drużynie. Użyj dowolnej emotki. I tak dalej, i tak dalej. No warto dbać o to, żeby zaliczać te wyzwania. I ekspedycje cotygodniowe. Ja nagrywam ten odcinek 5 lipca, więc to jest stan na ten dzień. Zdobądź odznaki blokera za wytrącenie Womb. Mamy również moce. Plujkowiec, a jest też zdrówko lodówka. No i później kolejne rzeczy do odblokowania. No, wypróbujemy tę lodówkę jeszcze.
A, leczy pobliskich sojuszników. Tutaj z kolei... Pluje na najbliższego wroga w zasięgu, spowalnia wrogów po trafieniu, przechwytuje klejnot, na którym wyląduje i broni go. Dobra, wypróbujemy sobie to. Lodówkę dla odmiany. Są bohaterowie. Mamy Crasha. Jest Tauna, czy Tona, w zależności od tego, jak czytamy. Mamy Cathbad. Postać, która tutaj, zdaje się, debiutuje. Jest Coco, oczywiście, siostra Crasha. Mamy Neocortexa, Dingodile'a. Jest też Dr. Embryo, a także Dr. Entropy. Na razie dostępne tylko trzy postacie. I też tutaj jest dużo rzeczy jeszcze do zmiany. Dingodile jest, zdaje się, blokerem. Jest to napisane. Jego zadaniem jest utrudnianie wrogom zdobywania punktów, używanie odkurzacza w celu zbierania Womp. To jest jego zdolność. No właśnie, a Coco to wzmacniacz, czyli jej główną rolą jest przechwytywanie klejnotów w celu zwiększenia liczby punktów swojej drużyny. Aktywowanie stacji reliktów z podwójnymi reliktami to jej zdolność, zdaje się. Najpierw zostańmy jeszcze przy Crashu. Zbieranie Womp i zdobywanie punktów. Punkciarz, przechwytywanie dostępnych reliktów. I tu mamy personalizację. O, tutaj mam właśnie skórkę, którą chyba dodałem sobie w ramach DLC. Za to, że kupiłem grę. Mamy emotki. Czyli różne pozy. Jest czapka. O, jest też trofeum za to, że dodaję różne elementy. Sobie sprawdzę na szybko. Ale mimo wszystko damy sobie skórkę normalną. Styl graficzny oczywiście rodem z Crasha 4. Jakieś plecaczki. Też kolejne trofeum nam wpadło. Teraz to niejako z marszu praktycznie. Torba na duszki. Bip bop. Dobra, na razie to zostawmy. Efekt punktowania. Też inaczej może wyglądać. Dobra, zostawmy ten standardowy na razie. A, niech będzie trochę coś innego, jakaś czapka. Emotka, skórka, właśnie niech będzie ta. Jeszcze cień do tego. Okej, pikselowe, blask, albo domyślne. Dobra, to będzie na razie wszystko, jeśli chodzi o personalizację. Są też zdolności. Możemy je sobie tutaj sprawdzić. No i wszelkie dokładne informacje na temat poszczególnych zdolności. Też tak na szybko wam prezentuję. No ja będę musiał to jeszcze sobie na spokojnie sprawdzić. Wyzwania. I tutaj też właśnie różne rzeczy, które możemy robić w trakcie rozgrywki sieciowej. I postępy. W miarę jak będziemy zdobywać punkty doświadczenia, no to odblokujemy sobie kolejne elementy kosmetyczne. A ile tych poziomów jest, jeśli chodzi o daną postać? 15. Ostatecznie taka skórka. Ale to jeśli chodzi o postać, bo jest jeszcze oczywiście poziom danego gracza i tam 50 poziomów na pewno jest dostępnych z tego, co się orientuję. No dobra, mamy Crasha zatem. Karnet bojowy. A, i tu już mam odblokowane te rzeczy. To jest właśnie chyba część tego cyfrowego protopakietu, że grę mam wykupioną. Normalnie by trzeba to było jeszcze odblokowywać, a ja już mam te 25 takich poziomów karnetu bojowego. I te rzeczy chyba są czasowe. Pozostały czas 68 dni i 22 godziny. Czyli to są rzeczy, które można odblokować tylko przez pierwsze miesiące od premiery, a później będzie kolejny sezon. No i wówczas dostaniemy nowe elementy kosmetyczne do odblokowania. Ale patrzcie, ile tego jest. Tu jest zdecydowanie więcej niż 50. Pewnie będzie ze 100, podejrzewam. Więc naprawdę jest co robić. Oczywiście, mamy 100. Skórka dla Entropiego. Albo raczej... Nie no, chyba właśnie dla niego. Dobra, nieważne. Przejdźmy do gry w takim razie. Mecz treningowy. Samouczek robiliśmy. Mecz treningowy to tylko mecz z botami. Mamy prywatny mecz, żeby zaprosić znajomych, ale takim głównym trybem jest oczywiście rywalizacja. Dołącz do meczu na losowych mapach. Jeszcze z ciekawości sprawdzimy opcje. Rozgrywka. Rozmycie ruchu bym to wyłączył. Strzałka, która zawsze wskazuje twój bank.
Możemy wyłączyć rozgrywkę międzyplatformową. W tym momencie można grać też z użytkownikami Xboxa. Ja gram na PlayStation 5. Albo tylko z użytkownikami PS4. No ciekawe, czy to jest międzyplatformowe między firmami też. Kamera aktywna. Dobra, zostawmy tak. Kontroler. Tutaj jest ta czułość kameru. Jeszcze się zastanowię, czy to zmieniać. Mamy też dźwięk ewentualnie. Na razie zostawmy tak, jak jest. No i to by było z takich najważniejszych rzeczy na tyle. Tutaj różne porady, z którymi pewnie się warto zapoznać prędzej czy później. Na razie tylko tak na szybko. Nie będę wszystkiego sprawdzał. No ale przejdźmy do rywalizacji, bo to tutaj najbardziej nas przecież interesuje. Dobieranie drużyn. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czyli proszę bardzo, jest akurat odliczanie. No, oczywiście jestem teraz troszeczkę na straconej pozycji z tego względu, że ja dopiero zaczynam, a już wielu graczy tutaj jest dość doświadczonych. No ale cóż, każdy kiedyś musi zacząć. Ja też zacznę właśnie od Crasha, czyli od punkciarza, ale myślę, że w kolejnych materiałach, jeśli będę takowe nagrywał, no to będę testował jak najbardziej innych bohaterów, a więc inne role w drużynie również. No i zobaczymy, jak to będzie. Czyli ja faktycznie mam teraz 26 poziom gracza, ale tylko dlatego, że właśnie miałem ten dodatek za wykupienie gry. Taki jakby dodatek przedpremierowy, zdaje się. No nieważne, teraz muszę po prostu poczekać, bo oczywiście w trakcie, jak się gra ładuje, to możemy zmieniać tutaj różne rzeczy, ale ja już pozmieniałem, a więc za chwileczkę się widzimy we właściwej rozgrywce. Aha, czyli od razu przechodzimy na rozpoczynanie meczu. Jeszcze pewnie jakiś czas ładowania. Plażowa piłka, bank bonusów. Tak na początek wam pokazuję nawet te ekrany ładowania, żebyście widzieli, jak to wygląda, przynajmniej na premierę. Pamiętajmy o tym, że gra będzie się rozwijać, więc to, co tutaj widzimy w pierwszym odcinku, niekoniecznie będzie odzwierciedlało to, jak to będzie wyglądać w przyszłości. No i lecimy! Od razu... Oczywiście skupiamy się na zbieraniu punktów, na zbieraniu owoców Wumpa. To przede wszystkim, czy jakiś przeciwnik. Dobra, relikty przy okazji też można starać się zbierać. Ajajaj, i kurczę, na razie oczywiście musicie mi wybaczyć, jeśli nie będę tutaj dobrze ogarniał wszystkiego. Ale mówię, to jest moja dopiero pierwsza rozgrywka. Już jestem atakowany przez innego gracza i nie za bardzo wiem, jak się, kurczę, przed tym obronić. Jasny gwint. Ja przede wszystkim teraz powinienem przetrwać. Nie, proszę. Jasny gwint. No niestety, bez pracy nie ma kołaczy. Osiągnięcie pewnie za pierwszą śmierć. Odradzanie. W tym czasie tracę zebrane łumpy. Więc naprawdę, kluczowe jest, żeby przetrwać. Czasem lepiej się wycofać, mi się wydaje, niż, kurczę, za wszelką cenę walczyć. Zobaczymy, jak to będzie na dłuższą metę wyglądało. Ale kurczę, naprawdę kluczowe myślę, że jest zgarnianie tych klejnotów i doładowywanie sobie takiego boosta do tych zbieranych łumpów. Zobaczymy, uda się to zebrać. A, bo ja jeszcze w dodatku nie mogę skakać. Ale jaja. To jest też ważna wiedza, o której nie wiedziałem. Masakra. Pierwsza rozgrywka to będzie totalny pogrom. Zawsze jednak w takich rozgrywkach sieciowych warto zaczynać od premiery. Wtedy wszyscy są w miarę równi. Pomijając fakt, że też była dostępna beta, w którą nie grałem, a wielu graczy na pewno taką betę ogrywało. Więc już przed premierą można było się trochę wprawić. Myślę, że powinienem na bieżąco tego potrójnego kręciołka wykonywać, bo to też nas trochę przyspiesza. O, muszę wreszcie zebrać jakieś punkty. Dobra, udało się. W końcu coś zrobiłem, kurczę, dla swojej drużyny. Ale na razie totalnie naprawdę jeszcze nie ogarniam tego, co się dzieje. To jest coś niesamowitego, że może oglądając tego tak się nie czuję, ale grając mam wrażenie, że non-stop jestem atakowany. I mówię, nie do końca wiem, jak sobie z tym radzić. Tutaj coś wezwali. Masakra. Ogólnie bitwa jest wyrównana, patrzcie na punkty. Wygrywamy, ale nieznacznie. Ale ja czuję się naprawdę totalnie teraz zdominowany tutaj przez większość tych graczy.
Muszę zwracać naprawdę szczególną uwagę na te klejnoty. Patrzcie, oni spryciarze. Jezu, jeszcze strzelają. Ja nawet nie znam na razie zdolności tych innych członków drużyny, zarówno mojej, jak i przeciwnej. A to jest też ważna wiedza. Dobra, dajmy plażową piłkę. Jestem wtedy szybszy, jakby nie patrzeć, więc warto ten czas wykorzystać na to, aby zebrać jak najwięcej owoców Wumpa. No i później oczywiście je oddać. Mam 130, czyli maksymalną ilość. Ale mówię, oni zdobywają jeszcze więcej. Dobra, 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 znowu piłka plażowa, czyli ja teraz normalnie mogę sobie zdobywać tę piłkę plażową, tak? Ale ciekawe ile czasu. Za każdym razem jak tam podchodzę, to będzie możliwe? To jest dobre pytanie. Okej, już mam pełne. O, nie wierzę, patrzcie. Dobra. Czekamy, czekamy, dobra. Ponad 1000 punktów mamy, super. A dobra, to już jest nieaktywne, czyli już teraz nie mogę... Już teraz nie mogę z tej piłki plażowej korzystać, niestety. Patrzcie, oni znowu mają plus 40%, no. Ja w tej sytuacji powinienem się starać, żeby oni w tym czasie nie zdeponowali punktów. Ale to nie jest chyba dobry pomysł, chociaż kurczę. Patrzcie, mam teraz piłkę plażową. Trochę zamieszania mogę wywołać. No. Nie poszło najgorzej, wprawdzie jeszcze ten boost u nich działa, ale ja muszę wreszcie zadziałać z punktami. Nie, nie mogę ich stracić teraz. O Jezu, ale boję się, że stracę, że się nie obronię przed tym. Dobrze, bardzo dobrze, o to chodziło. Dawać piłkę plażową i lecimy dalej. Wygrywamy to, panie i panowie. Oby tak dalej. Ktoś przez chwilę spowolnił czas w ogóle w jakiś sposób. Nie wiem jak to zrobił, ale... Pewnie się kiedyś dowiem. Ciśniemy! Spadaj mi stąd. A, ta lodówka! Zapomniałem o lodówce. Ona może nas leczyć. Ja ją powinienem pewnie ustawiać głównie w swoim banku, wtedy kiedy jesteśmy atakowani. O masakra, no na bieżąco w trakcie gry się uczę nowych rzeczy. Ale wprawa to przyjdzie dopiero, kurczę, po iluś godzinach spędzonych z tą grą. To na pewno. Wiem to nawet po tym, jak grałem w Crash Team Racing. To też na bieżąco, kurczę, umiejętności były coraz większe. Dobra, mam tych reliktów całkiem sporo, więc powinienem ich zdeponować więcej. Jeszcze nie jestem pewien, jak to działa, czy... O Jezu, serio, co ja zrobiłem najlepszego? Patrzcie, straciłem teraz tylko czas. I te zebrane łumpy. Tam ktoś potrzebuje pomocy. Dobra, dajemy lodówkę. A, ona też, kurczę, może być zniszczona, oczywiście. Dobra, dawać, dawać, kurczę, panowie. Okej, tutaj przejęliśmy. Więc to jest naprawdę czas dobry, żeby jak najwięcej punktów zebrać. Szybciej, szybciej. Mamy 40%. Jest już pełne. Jazda, zdeponować to. Jesteśmy na dobrej drodze. I szybko plażowa piłka. Okej. Dobra, dobra, dobra. Kończy się boost. Czy ja muszę przed boostem oddać punkty? Przed końcem boosta w sensie. Możliwe, że tak, ale nie jestem pewien jeszcze. Coś się w ogóle zmieniło. Zdeponuj, by wygrać. Już. Mam wystarczającą ilość. Możemy to wygrać, panie i panowie? Tak jest. Zwycięstwo. Ekstra. Mamy też tablicę wyników. Tak przez chwilkę widoczna. Ciekawe, czy jeszcze tutaj będziemy mogli podejrzeć. Jest kolejne trofeum oczywiście. Mamy. O, o dziwo byłem najlepszym graczem w swojej drużynie chyba. Jeszcze nie wiem, co konkretnie znaczą te wszystkie ikonki. Będę musiał to sobie sprawdzić, ale mnóstwo trofeów zdobywam na początku gry. Ja cię kręcę, niesamowite. Będę musiał później sprawdzić, za co te osiągnięcia właściwie są. Przechodzimy dalej. Tutaj jeszcze. Okej. Sporo nowych informacji. Mogę to oczywiście pomijać. Punkty doświadczenia. Wyzwania ukończone.
Dobra, okej. Okej. O! To właśnie było wykorzystywane przez graczy. Dobra, ja stąd wyjdę teraz. Opuść mecz, bo nie chciałem teraz rozgrywać kolejnego. Właściwie to mamy już za sobą pół godziny odcinka, więc myślę, że w tym momencie pożegnam się z wami. Dajcie znać, jakie są wasze pierwsze wrażenia i czy sami już mieliście okazję pograć w Crash Team Rumble. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Zostawcie kciuka w górę, jeśli tak było, i oczekujcie na kolejne odcinki. Cześć!